pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to kierowane dla fanów gier i oczywiście w pierwszej kolejności fani gier mogą poczuć się jak wewnątrz jakiejś właśnie magicznej sytuacji gry, stąd też tytuł Magic Orchestra. Z drugiej strony jest to koncert dla każdego, ponieważ jest to tak piękna muzyka przyciągająca uwagę, że nie pozostawia nikogo obojętnym. To jest takie szerokie spektrum przeżyć od dużej siły muzycznej do takich delikatnych fragmentów zupełnie. Staramy się podejść do tego jak najbardziej wszechstronnie i pokazać całe piękno tej wciągającej muzyki. Wydaje mi się, że każdy rodzaj muzyki stawia przed nami wyzwanie. Z jednej strony może być to wyzwanie pod względem technicznym, że jest bardzo dużo nut do zagrania, a czasem nawet jak się długie dźwięki gra, to też pod względem fizycznym jest to, żeby dłużej przytrzymać ten dźwięk, najczęściej głośno. Ręce też się męczą, ale wydaje mi się, że całość projektu czy klimat utworów jest tak naładowany emocjonalnie, że rekompensuje ten cały wysiłek. Ten typ muzyki bardziej mi przypomina muzykę filmową, gdzieś w Władce Pierścieni lub te klimaty. Zawsze mi się to podobało, żeby w ten sposób muzykować. Pełni funkcję inspektora chóru. Innymi słowy, jak trzeba zaśpiewam, jak trzeba poprowadzę próbę, ale też zbieram tych wszystkich ludzi, kontaktuję się z nimi, tworzymy jakiś zespół. Też trzeba ich trochę motywować, oni też motywują mnie, więc jestem tutaj takim człowiekiem od tej wokalnej strony. Zbliża się taki premierowy koncert, bardzo dla nas ważny jak orkiestry, który będzie miał swoją premierę podczas Expo w Nadarzynie 21 kwietnia. Będzie to koncert oparty całkowicie na muzyce z gier komputerowych, czyli same największe hity. Skyrim, Civilization i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy znawcy i fani gier będą absolutnie wiedzieli, o co chodzi. Będzie to barwne, będzie to energetyzujące z jednej strony, z drugiej strony będzie to wzruszające. Także bardzo serdecznie zapraszam.